A test na geja miał być, dobra, dobra. Same quizy, czy jestem gej. Dobra. Kurde, wyłącz to send request. No dobra, zobaczymy co wyjdzie. Jaki jest twój ulubiony kolor? Wyłączyć to miałeś. Mój ulubiony? To są wszystkie kolory, rozumiem. To tu wyjdzie na pewno, że jestem gejem. Nie no, z tych dostępnych to powiedzmy niebieski, ale tak to no to biały wolę kolor. To wezmę inny. Czy miałeś kiedyś dziewczynę? Tak. Kiedyś to było. Chciałeś kiedyś przytulić chłopaka? Powiem szczerze, z miłości nigdy, ale raz miałem sytuację, idę sobie, widzę jakiś 12-latek stoi i płacze, ja do niego podchodzę, co się stało? On mówi, Spartiatix mnie do gry nie wziął. A ja mówię mu, spójrz w górę, patrzy. Ja mówię, to ja Spartiatix, Nexta zagramy. I od razu się tuliliśmy. Piękna historia. Przepraszam, że musiałem to powiedzieć, jeżeli to oglądasz, widzę. Dobra, czyli tak, no. Widza chętnie bym przytulił oczywiście. Czy ubrałeś kiedyś damskie ubrania? Tak, wiele razy przebierałem się i dobrze się w tym czułem. Tak, jako... To nie jest test na gejelka, na transwestytę. Tak, jako dziecko parę razy z ciekawości. Nie no, to jest głupie, wiesz czemu? Bo gej... Można to mówić? Chyba tak. On nie ma jakiegoś tego. Chyba, że to jest jakiś dziwny, ale gej ma pociąg do chłopa. A nie pociąg do przebierania się w damskie ubrania. To transwestyta chce się przebierać za babę. Tak, to wygląda. Debilu, co robiłeś ten quiz? Nigdy nie próbowałem. Niestety, a chętnie bym założył. Jesteś nieśmiały? Wydaje mi się, że tak pomiędzy bym zrobił, nie? To wezmę, że nie. Tak akurat dzisiaj. Jak byś zareagował, jakby twój najlepszy przyjaciel Ja pierdzielę. Ej, to jest akurat mocny czat, powiem wam. W ryj śmiecia? Wyśmiałbym go, kategorycznie powiedziałbym nie. Próbowałbym mu delikatnie powiedzieć, że nie czuję tego co on. Ej, ale to jest akurat ciężkie czat. Dobra, zamknij na chwilę oczy. Widząc dwóch całujących się mężczyzn, jakbyś zareagował? Jak Karolek reagował, bo nie pamiętam, bo to mój idol. Zaczął ich przezywać i wyśmiewać? Szczerze to zależy z kim bym szedł. Na przykład idę ze z koleżką takim i mówi, no wtedy tak. Jakbym sam szedł, to pewnie nawet bym miał to w dupie. Zazdrościłbym im szczęście i że się nie wstydzą. Ale to też nie chodzi o gej akurat, bo to, wiesz, tu płeć w sumie nie ma znaczenia, czy się dwóch chłopaków całuje, czy chłop z dziewczyną na ulicy. No często to wygląda, wiesz, no wygląda jak wygląda. Tak, żebym przyszedł obojętnie, powiedzmy. Co byś zrobił, gdyby jakiś chłopak cię pocałował? Najpierw chyba musiałbym się dać pocałować. Chyba pominąłeś ten etap, same quizy, szmato zasrana.pl. No chyba, że cię, nie wiem, podchodzi Saddam Prankster i całuje znienacka, no to wtedy bym pomachał do kamery i pozdrowił starą. Bo chyba nie widzę innej sprawy. No jak to miałoby wyglądać? No to bym mu wypieprzył łokcia, bo to jakiś gwałt jest przecież. Ja czy nie wiem, czy może to mówić. To zmuszenie do czegoś, czego nie chcę. Czy umiesz sobie wyobrazić siebie w związku z chłopakiem? No z widzem. No to oczywiście. Zwłaszcza top donate. Związek z chłopakiem? Nie wyobrażałem sobie nigdy. Ale chętnie. Biseksualny jestem? Twoje odpowiedzi świadczą, że nie masz dla ciebie znaczenia, czy to kobieta, czy mężczyzna? Ja pierdzielę, nie wiedziałem. Grzesiu? Mordeczko, jednak dam radę. Ja pierdzielę w dupę. Ej, wiecie jaki jest problem z tym quizem? Jeżeli jesteś neutralny i masz w dupie, czy na ulicy całuje się chłopak z chłopakiem, to znaczy, że jesteś biseksualny. Bo wiesz, bo masz w dupie! Nie, luj, jeszcze jeden quiz. Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Która najładniejsza? Ja pierdzielę. Patrz, a tu twoja siostra, mój stary. No żadna niestety, chociaż gdyby to była Wicka, to wiesz. Słuchasz Michała Szpaka? Czy jesteś gejem? Jak jesteś, to słuchasz Michała Szpaka. Kto to robi? Nie, no tego nie przeczytam. No nie przeszkadza mi szczerze, nawet nie znam jego muzyki. Raz słyszałem jego wykonanie Dziwny Jestem Świat i było niezłe, ale jego twórczości nie znam. Powiedzmy, że to, bo nie znam go. Podoba ci się Justin Bieber? Ale wzięli nietrafne zdjęcie. Gdyby dali inne, to bym... Jest mega przystojny. Chciałbym tak wyglądać, ale mi się nie podoba. Dupek. Nie ma, że ci się po prostu, że masz wypieprzone. Nie ma odpowiedzi, że masz wypieprzone. Tylko dupek. Jest mega przystojny. Chciałbym tak wyglądać. No powiedzmy, że... Nie, no nie chciałbym tak wyglądać. To jest taki dla mnie wygląd, wiesz. Chciałbym, żeby moi widzowie tak ładnie wyglądali, ale nie ja. Ja bym chciał właśnie wyglądać brzydko, żeby kontrast między mną a widzem był jeszcze większy, żeby widz czuł się zawsze lepiej, kiedy robimy sobie razem zdjęcie.
Przysięgam, wszystko dla widzów. Przysięgam wam. No to dupek wezmę. Masz dziewczynę. Tak? Żadna mnie nie chce. Żadna mi się nie podoba. No to wezmę. Hetero teraz wyszło? Gratulacje! Gejem to ty nie jesteś! I ten uśmiech! Jezu, kto robi te quizy? Antyfani Bibera. Dobra, jeszcze raz zróbmy. Ostatni, bo tu jeszcze jest trzeci. Ile masz lat? Ostatni. Ja pierdzielę, przynajmniej autorskie zdjęcia dał chłop. 0,10. Wyobraź sobie noworodka, który rozwiązuje ten quiz. Wyobraziłeś to sobie? Ja już to widzę. 0,10. Masz 0 lat i jesteś gejem. Czy pijesz alkohol? Nie. Nie wiem jak wyczat. Czy palisz? Nie. Tak, jesteś gejem. Co ja złego zrobiłem? Nie, poczekaj. Zobaczmy co trzeba zrobić, żeby nie być. Dobra, powiedzmy, że rok. Piję. Palę. Oj, prokuratura. No czarny. Poczekaj, coś nie gra. Taki chyba nie jest gejem, nie? Powiedzmy, że nie piję, ale palę. I uwielbiam inny. Ja pierdzielę, luj. Jestem po prostu i tyle. O w ilu procentach? Dobra, ostatni quiz. Dobra, zagraj. Zagraj w ogóle. Czy jesteś gejem? Zagraj. Wybierz swój kolor. No czemu tak zawsze mało dają? Powiedzmy, że z tych czarny. Wybierz królową? To jest ten test na geja? No, ona jest. Te, ale to o co tu chodzi? Ta umarła w wypadku. Nie no, powiedzmy, że to, tak? Twój przyjaciel mówi ci, że udało mu się załatwić bilety na O co tu to jest? O co tu chodzi? Mdlejesz. Mdleje, bo bilety ma. Wolałbym Slipknot, ale niech będzie. To nieźle, masz rozpieprzony, rozstrzał jest konkretny. Wolę zostać w domu, pooglądać mecz. Nie wiem kto, nie wiem jaką ona nawet muzykę robi. Dobra, to wybierz czekoladę. To Marsa, to ja lubię najbardziej. Lady Gaga, ja nawet nie wiem co ona robi za piosenki. Nie wiem, losowo coś kliknę. Ulubiona osoba prowadząca Dzień Dobry TVN, mój stary. Nie no, ten wygląda, no trochę jak wiecie, taki streamer jeden. No to on. Wybierz liczbę. Nie bawię się. Poważny chłopak usiadł. Rozwiązuje quizy, czy jest gejem. No, co by tutaj, o, taki quiz se rozwiąże, sprawdzę kocha godzinka. Nie bawię się w liczby. Ja, generalnie ja, traktuję życie na poważnie. Liczby mnie nie bawią, tak? Pamiętaj, liczby, jedyne jakie znam to 997, jak stary mnie leje. No, i teraz wiesz, muszę już uciekać. Ja pierdzielę, co jest? 69 oczywiście. Twój ulubiony program Talent Show to... Nie wiem, nie znam tych... Nie, znam to. O, szansa na sukces! Ja pierdzielę. O... 80%? Ten test jest ci zupełnie niepotrzebny. Wiesz co lubisz. Wiesz jak lubisz. Wiesz, że nic innego cię nie interesuje. No może dla zasady przespałbyś się z Britney, gdyby była taka okazja. Ale tylko po to, żeby inni geje ci zazdrościli. To ja w ogóle zauważyłeś, że to jest ten typek, co ma koszulkę z pierogami? Na YouTubie jest taki typ, co pierogi tam ciągle mówi. Reaction Arius Sarius. Nie no, jeszcze jeden zrobię, bo mi ciągle wychodzi, że jestem, a ja naprawdę nie jestem, przysięgam. Dobra, ostatni ten. Jaka jest twoja ulubiona gra? Ping pong, piłka nożna, tenis, warcaby, zapasy. No zapasy. Nie no, to zapasy już bym wolał z tych wszystkich, bo to trenowałem sztuki walki, podobne nawet. No, pasuje. Jaka jest twoje ulubione zwierzę? Pies. Koala w dupę. Aluj, daj. Jaki typ filmów preferujesz? Akcje, dokumentalne, brazylijskie, filmy erotyczne? Kurde, w dupę. Ale powiedzmy, no nie wiem. W filmach w sumie erotycznych, no jest akcja, tak? Więc powiedzmy, akcji to są szersze spojrzenia. Więc akcja. Twoja bielizna. Slipy, boksery, stringi, nie noszę bielizny.
No różnie, różnie, no ale powiedzmy, że bokserki. Który z podanych kolorów podoba ci się najbardziej? Cappuccino w dupę? Wrzos kwiniowy. Nie rozpoznaję kolorów. Pięć kolorów podali. A szósta odpowiedź, że ich nie rozpoznajesz. Jest ich pięć, ale nie rozpoznajesz. Nie no, czarny wezmę. Kiedy przytula cię kumpel? Kiedy na przykład płaczesz? Zazwyczaj jesteś pijany, czujesz się niekomfortowo. A, że nie, w jakich sytuacjach cię przytula? Patrz, bo pierwsza odpowiedź sugeruje, że w jakich sytuacjach, ale tutaj, że kiedy przytula cię kumpel, to czujesz się niekomfortowo. Stary niedorobiony to pisał? Bo to jest, nie ma sensu. Boisz się, że jego ręce zejdą niżej? Mam nadzieję, że jego ręce zejdą niżej. Twój ulubiony trunek. Soczek, piwo, wino. Drink z palenką. Mleko, luj. Na zdjęciu w dowodzie osobistym wyglądasz. Twoje włosy? Myję dwa razy w tygodniu, to ja. Gdybym nie streamował. Ej, rozumiesz, to jest taka odpowiedź, że zawsze wyglądają perfekcyjnie. A tutaj lubię przeczesywać włosy ręką. Co to w dupę jest? Wiesz, twoja ulubiona koszulka, czarna, czerwona, różowa. Lubię jak stary wchodzi do wanny. To ma taki sens. Nie no, perfekcyjnie, tak szczerze. Co najbardziej lubisz ssać? Cycki, landrynki, palce, surowe ostrygi, żeberka z grilla. Jak ssać w dupę? No to landrynki, naprawdę. Surowe ostrygi. Poziom gejozy jest choroba jakaś, chyba. 60% geje jest wenia? Obliczyłeś poziom geja w swoim mózgu. Sprawdź swoje... Obliczyłeś poziom geja w swoim mózgu? Ja pierdzielę! Poziom geja w swoim mózgu, ja pieprzę no! Jesteś pewien swojej męskości? Wypełnij test i sprawdź, czy twój poziom jest poniżej bezpiecznych 50%! To jest takim gównem ta quizownia.pl! Poczekajcie, nie no muszę... Luj, ostatni robimy, ostatni. Jaka jest twoja płeć, mężczyzna? Jaka jest twoja psychiczna płeć? W przyszłości chciałbyś być śmieciarzem. To jestem, bo mam taki czat. Ochroniarzem. Ochroniarzem, policjantem, weterynarzem, sklepikarzem. Sklepikarzem, bo Żyd. Jaka jest twoja ulubiona gra? Nic nie lubię. Nic nie lubię! A jak nie lubisz tych rzeczy, nic nie lubisz ogólnie. Nie no, RPG z tych. Które z poniżej wypisanych rzeczy nie lubisz? Siebie? Komputera? Pieniądze to gościu. Porządek w pokoju... Motorka? Które z poniższej wybranych rzeczy nie lubisz? Siebie, komputera, pieniędzy, porządku w pokoju... Motorka. Co to jest? Nie, poczekaj. No to motorka oczywiście, no. Ulubiony kolor. Łajno od kunia? A kolor kupy po fasolce? Krowi placek, grzygi kota? Dobra, rozwiązujemy do końca, no. Krowi placek, tak? Ulubione zwierzę. Mam alergię. Łoś. Luj, łoś. Najładniejsze imię męskie. Ja, żeńskie, Iza, na to Nerwarien. Tereska, ja pierdolę to imię. Jak wezmę Julia, to będę Romeo, czyli nie będę gejem. Tak, trzeba zrobić. Najładniejsze imię męskie. To teraz musiałbym się dowiedzieć, ile osób na czacie ma takie imiona i to by najwięcej, wiesz, wygrało. Żadnym się nie podoba. Nawet nie zwracam uwagi, jakie jest ładne, jakie nie. Ale Marian tak przemawia do mnie. Ulubiony przedmiot w szkole. A wszystkie, luj tam. To lubisz wąchać. Klej, marker, zioło, szwaje? Kurde. Ale bym wąchał. Ale byłoby wąchane. Szwaja to stopa? Ulubiony trunek. Wino, mleko, kubuś, piwo, woda. Kubuś. Najgłupszy wyraz. Buchut,
Pierdona, Puerto Rico, Strzelunia, Kupa Lupa, w dupę, co? Buchut, tak, zawsze, nienawidziłem zawsze tego. Głupie było zawsze. Kolor twoich oczu. Zielony, niebieski, brązowy, szary. Ktoś mi je wydłubał. No po tym quizie bym chciał w sumie. Lubisz kolegów czy koleżanki? Koleżanki. Zobaczymy, czy będę. To tylko ostatnie pytanie ma znaczenie chyba. 135 punktów, że jestem gejem? Ja pierdzie, już chyba z 90%. Ej, zobacz, w ogóle sklepikarz ma najwięcej punktów, jeżeli chodzi o bycie gejem. Gry w RPG to najwięcej punktów, jeżeli jesteś gejem. Gry w RPG. Jak nie lubisz motorka, to znaczy, że jesteś gejem. O, łosia akurat geje nie lubią. Koleżanki i koledzy mają tyle samo punktów? Ale gdzie jest jakaś interpretacja tego wyniku? A, poczekaj, poczekaj! 50-0,50 jesteś lesbijką? O, 60-80 gej, powyżej 80 największy gej pod słońcem. Ja pierdolę. Tylko słońca mi brakuje. Dobra, także ja spieprzam czat. Dziękuję za dzisiaj. Puszczę reklamy. Jak ci się nie podoba, to nie oglądaj, ale obejrzyj, proszę cię. To wspomożesz wtedy. A ja idę. Shrek na koniec. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabija łypę. Ej, jest tu kto jeszcze, czy już poszliście? Bo nie wiem, czy dalej streamować, czy wypieprzeć. Kto jest, niech napisze 8 na czacie. To będzie niespodzianka dla tych, co napiszą 8. Szydzisz jeszcze na jakiś śmieciu. Nie, za cicho, nie za cicho. Dobra. Dziękuję za obejrzenie reklam. Nagroda dla was jest taka, że... No, generalnie mordeczko, nagroda jest taka,